Emerytura jest prawem. Prawo powinno być możliwe do zastosowania, jeśli ktoś zdobędzie określony okres ubezpieczenia. OPZZ proponuje, by po przepracowaniu mężczyźni 40 lat pracy mieli prawo do zabezpieczenia emerytalnego. Oczywiście ten, kto ma zdrowie i kto będzie miał miejsce pracy, będzie pracował przez wiele lat. Dlatego OPZZ proponuje, żeby stworzyć prawo do tak zwanego aktywnego starzenia się pracy. Przepracowałeś 40 lat, możesz nie płacić część kosztów pracy, między innymi składki na fundusz pracy, składki rentowej i wiele innych obciążeń pracy, bo już z wielu rzeczy nie skorzystasz. Prawo do pracodawca będzie chętnie zatrudniał, bo jest tańszy pracownik, a pracownik będzie pracował, wnosząc jeszcze do budżetu podatki i świadczenia, z których będzie utrzymywana ochrona zdrowia, będzie fundusz emerytalny. W związku z tym proponujemy, by usiąść do rzetelnej dyskusji. Emerytura jest prawem, by promować pracę, bo po przepracowaniu określonego okresu czasu, to znaczy płaciłeś składki, do tego budżetu płaciłeś, masz prawo. Jeśli ktoś pracował 40 lat, to wypracował sobie określoną pozycję. Wiem, że w tej sprawie setki tysięcy osób się zgłasza do nas. Ja nie jestem w stanie, szanowni państwo, odpowiedzieć już na wszystkie maile, na wszystkie propozycje, ale jeszcze raz podkreślam. Emerytura prawem, emerytura powinna być powiązana ze stażem pracy, powinna promować legalne zatrudnienie, są środki na wypłatę tych wynagrodzeń i tych świadczeń emerytalnych. W związku z tym, najkrócej rzecz ujmując, jeszcze w zabezpieczeniu emerytalnym powinniśmy mieć możliwość podwyższenia naszego kapitału poprzez cząstkę środków, które były na funduszu rentowym, a z którego ktoś przepracował 40 lat i w ogóle nie skorzystał. I dwa, powinna być możliwość, jeśli jedno ze współmałżonków umrze wcześniej, to część tej emerytury powinna być możliwa do pobierania przez tego, który żyje. Bo jeśli jeszcze są dwie emerytury, to się da jakoś przeżyć. Ale jeśli ktoś zostaje z jednym, to jest ubóstwo, nędza i brak środków na leki. W związku z tym OPZZ aktywnie włącza się w to. Oczywiście także do tego musimy dodać aktywne staranie się na przyszłość, by emerytura nie traciła swojej wartości, czyli waloryzacja środków emerytalno-rentowych, konkretnie emerytury. To jest wpisane w nasz program, to postawiliśmy na Radzie Dialogu Społecznego jako sprawę najważniejszą, by zadbać o weteranów pracy.